Bardzo serdecznie wszystkich chcę powitać tutaj w naszej auli wystawienniczo-konferencyjnej przedstawicieli ruchów rodzin nazaretańskich. Osobiście cieszę się, że to spotkanie dokonuje się właśnie tutaj u nas, w naszym mieście miłosierdzia, bo przecież Białystok jest nazwany miastem miłosierdzia. Ksiądz profesor Dajczer, Tadeusz Dajczer, który był profesorem, który właściwie dał wam zręby waszego ruchu, duchowość waszą, dotknął właśnie tego wielkiego, największego przymiotu, jakim jest miłosierdzie Boże. Przed chwilą ktoś mnie zapytał, jak zrozumieć miłosierdzie Boże w życiu człowieka. Myślę, że no, trudno sobie wyobrazić życia człowieka bez miłosierdzia Bożego. Skoro jest to największy przymiot Boży, którym Bóg dzieli się z każdym człowiekiem, wobec tego nie przeżywać tego miłosierdzia, nie doświadczać tego miłosierdzia jest niemożliwe, wprost niemożliwe. Dlatego każdy z nas na większym czy mniejszym stopniu tego miłosierdzia doświadcza, tym miłosierdziem się dzieli z innymi. To miłosierdzie w jakiś sposób promuje to miłosierdzie. Może to brzydkie słowo, ale szerzy je, bo skoro jest to największy przymiot Boży, którym się Bóg dzieli z nami, to dlatego, abyśmy stali się apostołami też tego miłosierdzia, abyśmy to miłosierdzie nieustannie przekazywali innym. Jeszcze jedną myśl, którą może chciałbym tu podkreślić, to we wstępie do mszy świętej nasz opiekun tutaj ruchu powiedział słowa, że jesteście świadkami, że to jest świadectwo waszego życia. Wasze życie jest świadectwem, musi być zawsze świadectwem. Świadectwo, które jest kształtowane poprzez taki czy inny charyzmat. Świadectwo, które nabiera takiego, nie innego wymiaru w zależności od tego, jak Duch Święty działa i jak nas kształtuje, jak nas formuje. Ale świadectwo to chyba jedna z najważniejszych postaw każdego wierzącego, każdego chrześcijanina. Bo świadectwo to coś, co przemawia. Świadectwo to coś, co przyciąga innych. Świadectwo to coś, co ukazuje autentyczność naszego życia. Święty Paweł VI już w latach 70. mówił, że jeśli nas dziś jeszcze słuchają w społeczeństwie, to dlatego, że jesteśmy świadkami. To dlatego, że nasze świadectwo jest autentyczne. To dlatego, że nasze świadectwo wypływa przede wszystkim, tak jak to podkreśla bardzo mocno papież Franciszek, z naszej głębokiej relacji do Jezusa Chrystusa. Bo tylko wtedy to świadectwo może być autentyczne i prawdziwe. Dlatego życzę, żeby to sympozjum, które dzisiaj tutaj się odbywa w tym naszym centrum, w tym naszym mieście pełnym miłosierdzia, by ono było takim świadectwem na 33. rocznicę waszego istnienia jako ruchu. By ono było tym świadectwem waszych treści, które czerpiecie z Nazaretu, które czerpiecie ze wzoru Najświętszej Rodziny, które czerpiecie z tego może czasem cichego, skromnego, ukrytego życia, ale Świętej Rodziny, po to, by sami się nim karmić, a następnie by się dzielić nim z innymi. Niech zatem ten czas tutaj, to spotkanie będzie czasem głęboko ubogacającym, uświadamiającym nam przede wszystkim, tak jak mówi tytuł, czym jest miłosierdzie w naszym życiu, a z drugiej strony, jak mamy żyć życiem rodziny nazaretańskiej po to, by być żywym i autentycznym świadectwem na dzisiejsze czasy, czasy skądinąd bardzo trudne, czasy, w których coraz mniej jest miejsca nawet na wiarę, na nasze świadectwo. Dlatego tym bardziej trzeba i tej nadziei, o której była mowa wcześniej w kazaniu, i właśnie tej odwagi, by nieustannie stawać się i być świadkiem. Świadek to jest ten, który z odwagą idzie, bo wie,
że jest razem z Chrystusem. Tego wam z tego serca życzę. Szczęść Boże.